Dzień dobry z tej strony DetectivePQ1 i dzisiaj zaczynamy kolejny odcinek na moim kanale. Tak więc, dzisiaj chciałbym Wam przedstawić, jak robi się miniaturki w moim animatorze, bo robię to już od no, dłuższego czasu i chciałbym podzielić się tą wiedzą, bo wielu zaczynającym przy, swoją przygodę z YouTubem mogłoby się to przydać, bo jest to coś fajnego, co może naprawdę troszkę jeszcze podbić jakość Waszych filmów. Tak więc. To może się wydawać znajome osobom, które oglądają moje filmy. To jest miniaturka odcinka bodajże drugiego albo trzeciego, chyba drugiego odcinka Outlands Hardcore. Tak więc właśnie coś, jak zrobić coś takiego przedstawię wam w dzisiejszym filmie. Tak więc zaczynajmy. Dobrze, więc może zacznijmy od tego, że link do pobrania Minimatora znajdziecie w opisie. A teraz myślę, że możemy przechodzić do samego poradnika. Tak więc tak wygląda... Ekran główny mainimatora, kiedy włączamy go dopiero. Także tutaj mamy kilka przycisków. Mamy Rozpocznij nowy projekt, mamy Otwórz projekt, tutoriale, co nas przeniesie na stronę w internecie, główną stronę mainimatora i forum, gdzie ludzie zadają pytania i opisują różne problemy. Tutaj mamy listę naszych ostatnich projektów. Może ich być tutaj dużo, dużo więcej. Ja po prostu mam tutaj, jakby trzy takie najciekawsze. Tutaj mamy tylko drobne informacje o wersji, co to w ogóle jest my animator, o autorach i w sumie tyle. Tak więc my naciśniemy new Project. I otwiera nam się takie okno. Tak więc tutaj możemy nadać nazwę, to nazwijmy go poradnik. Dalej dodamy autora, dodamy detective epq 1 i w opisie damy hello Ok, no to mamy hello w opisie, i tutaj nam się pokazuje, gdzie to będzie zapisane. To będzie zapisane w folderze Projects, Poradnik, i tutaj możemy to w razie czego zmienić, jakby nam się to nie podobało. Ja naciskam Create, i mamy gotowy projekt, tak więc widzimy coś takiego. Jest tutaj dużo wszystkiego. Dla kogoś, kto dopiero zaczyna, może być to lekko przytłaczające, tak więc zacznijmy od podstaw. Jak się tutaj poruszać? W momencie, jak naciśniemy. Nic się nie dzieje. Jak naciśniemy WASD, też nic się nie dzieje. Musimy przytrzymać prawy przycisk myszy. W tym momencie trzymając prawy przycisk myszy, możemy ruszać myszką i wtedy ruszać będziemy kamerą. Dodatkowo w momencie kiedy przytrzymujemy prawy przycisk myszy, możemy też już naciskać WASD, żeby poruszać się kamerą. Jedyna ważna rzecz, nie działa tutaj spacja ani shift do zniżania i zwierzania. Poziomu swojego lotu, więc o tym pamiętajcie. Trzeba wykierować kamerę w górę i nacisnąć w. Także to są podstawy poruszania się po kreatorze my animatora. Co dalej? Kilka funkcji. Tak więc tutaj mamy główny, chyba najważniejszy przycisk: to jest Crafting, i w momencie, jak go naciśniemy, otwiera nam się menu Tworzenia. Z niego korzystając, możemy stworzyć kilka rzeczy w naszym projekcie. Ale o tym za chwilę. Dalej mamy cofnięcie, przywrócenie tego cofnięcia, puść animację, ponieważ, jak sama nazwa wskazuje, ten program głównie służy do animacji. Ja nie jestem w tym najlepszy, choć od czasu do czasu to tutaj robię, więc dzisiaj przedstawiam Wam tylko, jak tworzyć stałe obrazy. Tutaj mamy zatrzymanie grania animacji, tutaj mamy, żeby animacja puściła się od nowa, kiedy wskaźnik przeleci aż do końca. Naszego ostatniego punkciku na linii czasu. Także tutaj jest linia czasu w momencie, kiedy robimy animację, więc dzisiaj kompletnie nie będziemy ruszać tego segmentu, tego prostokątu na dole, bo nie jest nam po prostu potrzebne. Dalej mamy tutaj rozpocznij nowy projekt, więc w razie czego możemy po prostu zacząć sobie nowy projekt. Tutaj możemy wprowadzić dodatkowe obiekty do naszego projektu z jakiegoś innego projektu Mainimatora. Także jakieś klatki kluczowe, jakieś schematy, dźwięki, obrazy. To możemy zrobić to właśnie tym przyciskiem, choć nigdy z tego nie korzystałem, tutaj się przyznam. Tutaj można otworzyć istniejący projekt. Tutaj mamy szybkie zapisywanie. Tutaj mamy szybkie zapisywanie, ale jako nową kopię tego samego projektu, czyli będziemy już mieli dwa lub więcej projektów w tym momencie. Tutaj mamy eksportowanie animacji, tutaj mamy. Eksportowanie obecnej klatki jako obraz i to jest właśnie to, z czego będziemy korzystać, żeby zrobić miniaturkę. Tutaj możemy włączyć podwójny widok. To się przydaje głównie dla animacji, to nam pokazuje co widzi nasza kamera bez żadnych dodatkowych wektorów ruchu, ani niczego innego. Także to się przydaje w momencie, kiedy tworzymy animację, ale teraz jest nam to niepotrzebne, więc po prostu to wyłączymy. No i tutaj mamy po prostu ustawienia. Teraz. Tutaj po prawej jest całkiem spore menu. Tutaj w ogóle mamy tą stronę minimatora, tutaj mamy forum i poradniki. No i tutaj nie, tutaj mamy poradniki, a tutaj mamy forum. Dobrze, to teraz wchodzimy tutaj, naciskamy na tą strzałkę koło projekt i tutaj możemy jeszcze edytować kilka informacji tych co wpisywaliśmy na początku, zmienić jeszcze wielkość i jakość, no i prędkość, czyli ile klatek na sekundę. Także to menu nas za bardzo nie interesuje, bo dopiero żeśmy to wszystko wpisali, a animacji nie robimy, więc to tutaj nas nie interesuje. To w razie czego można zmienić, od, zależy od tego, jaką chcemy mieć po prostu jakość obrazu, ale to co jest tutaj automatycznie jak najbardziej wystarcza na dobrej jakości miniaturki. Dalej mamy tutaj bibliotekę i tutaj mamy spis rzeczy, która, które należą do naszego projektu. I na razie jest to puste dalej mamy background. Tutaj dzieje się zabawa. Jak widzicie, otwarło się bardzo dużo. Tak więc tutaj możemy edytować teksturę słońca, księżyca, pełnego księżyca. Tutaj możemy wprowadzić, żeby pokazywał jakieś customowe obrazy. I tutaj bardzo fajna, bardzo ładnie zrobiona przy okazji funkcja, to jest edytowanie czasu na naszym świecie. Tak więc w momencie, gdy kręcimy tym, porusza się słońce lub księżyc. I zmieniamy czas i ilość światła na naszym projekcie. Mamy też obrót słońca, czyli możemy je stawiać na lewo lub na prawo i dzięki temu też ustawiać jeszcze lepiej światło w naszym projekcie. Tak więc mogę na przykład ustawić sobie słońce tutaj i przesunąć je lekko tutaj, i wtedy światło będzie szło z tej strony w tą stronę. Czyli jakbyśmy mieli tutaj jakiś projekt z jakimiś takimi ściankami czy czymś. To ładnie będzie nam tutaj świecić na projekt z tej strony. Tutaj mamy opcję, którą ja zazwyczaj wyłączam, czyli pokazuj chmury, naciskamy to i proszę bardzo, nie ma chmur, bo one zazwyczaj są stosunkowo nisko, w momencie kiedy importujemy tutaj fragment jakiegoś świata, a o tym za chwilę. To wtedy te chmury są wyjątkowo blisko terenu, także po prostu zazwyczaj je wyłączam, bo nie są mi do końca potrzebne. Tutaj możemy jeszcze wyłączyć ziemię, ale to się akurat troszkę przydaje. Dalej mamy tutaj tekstury, tutaj mamy biom, warianty, tutaj mamy kolory sceny, także możemy edytować sobie, że na przykład niebo będzie czerwone. Proszę bardzo, resetujemy. OK. Tutaj mamy jeszcze mgłę. Obecnie nie ma tej mgły, więc nie za bardzo mam jak to zaprezentować. No i tutaj jeszcze jakieś takie proste rzeczy. No i ostatnie menu to jest po prostu zestaw resource packów, który mamy tutaj zbudowany. Tutaj mogą też być pojedyncze tekstury, które załadowaliśmy na coś. No i to jest właściwie tyle, jeżeli chodzi o menu z tej strony. Teraz wreszcie możemy przejść do menu Crafting Table. Tutaj co to są za funkcje? Możemy tutaj wczytać postać, fragment świata, przedmiot, blok, jakiś blok lub przedmiot, który można bardziej zanimować. Pojedynczą część moba, partiklesy, światło, które świeci wszędzie dookoła w każdym kierunku, światło punktowe, napis, kostkę, kulę, stożek, walec. I płaska przestrzeń, tutaj mamy kamera, która potrzebna jest do animacji. Tutaj mamy dźwięk, tutaj mamy modyfikację tła w czasie trwania animacji, czyli nie będzie ono statyczne, a czas będzie rzeczywiście upływał względem tego, jak sobie to ustawimy. I tutaj mamy jeszcze tworzenie modelu z jakiegoś zewnętrznego pliku. Dobrze, więc zaczniemy od wczytania sobie świata, na którym będziemy pracować, tak więc naciskamy to, włącza nam się coś takiego, tutaj. Wchodzimy w to górne, w ten górny prostokąt z napisem, który ma obecnie non. Otwieramy to i naciskamy import from world. W momencie, gdy to naciskamy, otwiera nam się dodatkowe okno. Teraz możemy nacisnąć tą listę i tutaj ładuje się nasza lista światów. Z takiego menu, jakbyśmy wpisali Windows R, Updata i Minecraft Saves. Tutaj mamy dokładnie te same światy, co mamy je tutaj na tej liście. Tak więc załadujmy sobie na przykład świat z Outlands Hardcore. Dobrze, tak więc tutaj nam załadowało ten świat i widzimy już dwa obrazy dotyczące rozpixelizowanego, uproszczonego świata, które wygląda trochę jak Minecraftowa mapa. Tutaj mamy widok z góry, tutaj mamy widok od boku, żebyśmy mogli wszystko ładnie zaznaczyć. Tak więc prawym przyciskiem myszy możemy przesuwać wszystko a scrollem możemy się oddalać i przybliżać. Szybkie oddalanie się będzie czasem potrzebowało trochę czasu, żeby wszystko ładnie załadować. Tak więc upatrzyłem sobie taką małą wysepkę z wrakiem statku, którą zwiedzaliśmy chyba w przedostatnim odcinku jaki wrzuciłem. Oczywiście będzie tego więcej, bo seria się nie kończy. I teraz lewym przyciskiem myszy naciskam, przetrzymuję i przeciągam i w ten sposób zaznaczamy region, który chcemy wczytać. Jak widzicie, od boku nie wygląda to najlepiej, bo ledwo co zaznaczyliśmy, także dla bezpieczeństwa, pojedziemy trochę w górę, bo wiem, że ta wyspa jest stosunkowo górzysta. I pojedziemy też w dół, żeby załadować też dno morskie. I w tym momencie naciskamy Done. Zaczyna otwierać nam się plik, i w zależności od tego. Ile świata rzeczywiście żeśmy zaznaczyli? Może to potrwać dłużej lub krócej. No, jak widzicie, chwilkę to u mnie zajmuje, ale to też częściowo przez to, na jakim laptopie jestem. Także poczekamy chwilkę i zaraz będzie załadowany model. I tak to wygląda w momencie, kiedy załadował się już model. Mamy tutaj taką miniaturkę pokazującą, jak to wszystko wygląda. I teraz naciskamy Create. I od razu nam się pojawia nasz świat w projekcie. Tak więc teraz wylecimy sobie do góry. Oczywiście sterowanie już przedstawiałem. I sobie zobaczmy jak to wszystko wygląda. Tylko jeszcze trzeba wylecieć do góry. W momencie, jak się jest pod wodą niestety nie ładuje się widoczność tej wody. Więc to wygląda po prostu jakby ocean był pusty. Jakby było tylko samo dno morskie. Ale tak to wszystko wygląda. Załadowaliśmy dokładnie tą wyspę którą chcieliśmy. No i wygląda to bardzo fajnie. Minimator ma swoje takie charakterystyczne... Płynne, ale zarazem takie dziwne oświetlenie. Dobrze, tak więc udało nam się załadować świat. Co dalej? Podlećmy sobie tutaj. I jak widzicie, pojawił nam się tutaj fragment dotyczący naszego świata. Tutaj możemy rozwinąć listę i pokazać dostępne ruchy i animacje dla. Przedmiotów, które mają dostępne takie funkcje. Czyli tutaj mamy głównie skrzynkę, skrzynkę, drzwi i trapdory. Z tego o tam wraku statku. A teraz załadujmy sobie tutaj jakąś postać. Tak więc znowu naciskamy na crafting. najeżdżamy na postać. Otwiera nam się coś takiego. Jak widzicie, możemy też tutaj załadować jakiekolwiek moby. Czyli to może być na przykład Wandering Trader. To może być Hoglin. To może być. To mogą być te takie krokodyle od Ewokera, to może być Villager. Ale my wejdźmy na człowieka, wariant Steve. I na skina wchodzimy na Download from Minecraft User. Ewentualnie można wejść tutaj i po prostu z naszych katalogów wybrać jakiś plik, jakiegoś skina, którego chcemy załadować na tą postać. Ja robię Download from Minecraft User, wpisuję mój nick. I naciskam Get Skin. Po chwili mój skin jest już załadowany, możemy nacisnąć done. I jak widzicie, jest tutaj pięknie wszystko załadowane. Tak więc naciskamy create i mamy tutaj dostępną moją postać. Także on sobie teraz lewituje, nie bardzo ładnie się prezentuje. No lata sobie jak na takim kreatywnym, taki sztywny kolega po prostu nad terenem. Nie jest to zbyt interesująca miniaturka ani materiał pod animację. Tak więc naciskamy tutaj, żeby rozwinąć listę Steve'a. I tutaj mamy wszystkie animacje dotyczące jego ciała. Obecnie naciskamy samo Steve, i w tym momencie ruszamy calusieńką postacią. Tak więc na początek ustawmy go sobie gdzieś na brzegu. Tak więc naciskając na te strzałki i przeciągając, przesuwamy naszą postać w kierunku właśnie wyznaczonym przez te strzałki. W momencie, kiedy kręcimy sobie tutaj, będziemy obracać postacią. Tak więc lekko go sobie obróciłem, żeby nie stał tak idealnie w linii razem z blokami, tylko był tak pod jakimś kątem ustawiony. No i delikatnie go sobie jeszcze zanurzymy w trawie, żeby tak jak na wszelki wypadek, jakby to miało wyglądać, jakby lewitował tuż nad ziemią. Więc nasza postać jest już ustawiona sztywno na brzegu i wygląda to już lepiej niż takie lewitujące coś, ale wciąż nie jest to tak fajny efekt, jak możemy uzyskać. Tak więc zacznijmy ustawiać pozycję. Tutaj możemy nacisnąć albo tu, albo na jakąkolwiek część ciała, po prostu na naszym projekcie, i w tym momencie zaznaczy się tylko ta część i możemy nim ruszać. Więc teraz mam na przykład zaznaczoną głowę, i poruszając tymi okręgami mogę ruszać głową. Można też dokonywać stosunkowo dziwnych ruchów. Można doprowadzić do czegoś takiego, że głowa po prostu przenika nam przez tors, a twarz jest w ogóle tutaj z tyłu i jest to przerażający widok. Dlatego, no tego po prostu nie chcemy, także trzeba się po prostu pilnować i uważać na to, co wygląda dobrze, a co już wygląda jakby postać dostawała po prostu jakiegoś ataku na ziemi. Tak więc ustawmy sobie jakąś taką prostą pozycję, na przykład obróćmy głowę lekko w bok, trochę w górę i dobrze. I będzie tak się spoglądał w stronę oceanu. Jeszcze jedna ważna istotna rzecz, zazwyczaj nasze skiny mają kilka warstw i tylko w głowie jest to rozróżniane w mindimatorze. Także jeżeli naciśniemy tylko na górną warstwę, to wtedy zaznaczy się tylko ona i na przykład teraz nosem detektywa mogę kręcić. I dała mnie niespodzianka pod warstwą mojego nosa jest kolejny nos. Ale ogółem cofniemy to sobie, to jest tylko ostrzeżenie, że jeżeli chcemy ruszyć całą głową, to musimy zaznaczyć miejsce, gdzie jest widoczna warstwa, która jest pod spodem. Wtedy ruszamy oboma warstwami naraz. Jeszcze jedna ważna, istotna rzecz, jak widzicie, zaznaczyłem rękę i jest tutaj jeszcze jakiś taki dodatkowy jasno-niebieski okrąg. Jeżeli nim poruszymy, zginamy rękę w łokciu. Także możemy robić troszkę bardziej skomplikowane ruchy niż normalny Minecraft rzeczywiście pozwala. I wygląda to całkiem fajnie. Dotyczy się to też kolan. Tak więc możemy zginać nogi w kolanach i możemy też układać tors. On ma trzy takie. Jasno-niebieskie okręgi, więc możemy na przykład zginać go tu, możemy zginać go tak i możemy zginać go tak. Także detektyw właśnie dostaje konwulsji, ale tak, możemy uzyskać coś takiego. Tak więc eksperymentujcie sobie z tymi jasno-niebieskimi liniami, także z tymi normalnymi, żeby ustawić jakąś ciekawą pozycję i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobrze, tak więc ja ustawiłem taką pozycję. Na razie wygląda to całkiem dziwnie, ale w momencie, kiedy uzyskam. Moją wizję artystyczną, tak to powiedzmy. W momencie, kiedy dojdę do tego, co chcę osiągnąć, zrozumiecie, czemu ustawiłem taką pozycję. A na razie tak to się prezentuje. Tak więc ustawiłem detektywa w jakiejś wybranej przeze mnie pozycji, i teraz możemy dalej projektować naszą scenę. Więc chciałbym tutaj, żeby detektyw przygotowywał się do ataku na jakiegoś zombiaka. Więc teraz wejdziemy sobie znowu tutaj. Pamiętajmy, żeby jeszcze regularnie zapisywać nasz projekt w razie, jakby miało wyrzucić nas z programu. I teraz wchodzimy znowu w postać i wybieramy tutaj sobie zombie. Tak więc, właśnie stworzyłem zombiaka. Teraz zamkniemy sobie listę od Steve'a i naciśniemy na zombie. I teraz możemy tego zombie sobie ustawiać tak, jak chcemy. Musimy właśnie pamiętać, że jak bierzemy się za edycję innego modelu, musimy wybrać go tutaj na liście. Dobra, więc tak wygląda moja obecna pozycja dla tego zombiaka. Jak widzicie, przeniosłem też nasze postacie, ponieważ to miejsce, gdzie byliśmy przed chwilą, nie do końca dawało mi tyle przestrzeni, którą potrzebuję, żeby uzyskać scenę, którą mam w głowie. Teraz myślę, że możemy dać detektywowi jakąś broń, ponieważ zmierza się z zombiakiem. Tak więc wchodzimy sobie w Crafting Table, teraz w przedmioty, i mamy tutaj ogromną listę przedmiotów, które możemy wykorzystać do naszego projektu. Tak więc ja wybieram diamentowy miecz, który był już tutaj na start. Oczywiście bardzo łatwo się przełączyć między przedmiotami wystarczy tylko na niego kliknąć. Tak więc wracamy do diamentowego miecza i naciskamy create. W tym momencie utworzył nam się diamentowy miecz. Jak widzicie, nie umiemy go nigdzie namierzyć, po prostu zniknął. O, jest tutaj za detektywem. Ale w razie, gdybyśmy zgubili przedmiot, zawsze możemy zrobić dokładnie tak, i w tym momencie pojawia nam się. Pojawiają nam się wszystkie wektory ruchu i okręgi, po których możemy obracać, i na przykład, jakby był gdzieś za tamtą górą z jakiegoś dziwnego powodu, to moglibyśmy go namierzyć w ten sposób, bo te wszystkie punkty widać nawet przez ściany. Tak więc, jak widzicie, ten miecz jest stosunkowo duży. Teraz wchodzimy tutaj i możemy go delikatnie zmniejszyć, naciskając lewy przycisk myszy i przeciągając w jedną stronę. Tak więc w lewo będziemy go zmniejszać, w prawo będziemy go powiększać. Ja zmniejszyłem do 0,75 i jest to już wielkość taka trochę bardziej pasująca do naszej postaci. Teraz delikatnie go sobie oprócimy i dopasujemy go do pozycji detektywa. A więc miecz jest już trzymany przez detektywa i wygląda to całkiem, całkiem fajnie. To może dajmy mu jeszcze coś do drugiej ręki, ale tym razem wejdziemy w kategorię bloków i wybierzemy sobie torch. Także nie damy mu przedmiotu pochodni, ale damy mu do ręki już pełnoprawny blok postawionej pochodni, tak więc znajdźmy ją sobie w taki sposób jak przedstawiałem przed chwilą. Jest tutaj, była trochę pod ziemią. To znowu trochę ją zmniejszymy, bo mimo wszystko jest trochę za duża jak natrzymany przedmiot. I przejedziemy sobie teraz z nią do ręki. Pochodnia bardzo dobrze leży w jego dłoni, całkiem się to udało. Więc teraz myślę, że możemy przejść do następnego kroku. Tak więc, jak wiecie, zombiaki nie mogą przebywać w świetle dnia, bo płoną wtedy. Więc ustawmy sobie tutaj noc, zgodnie z tym, co pokazywałem na początku poradnika. Tak więc wchodzimy sobie tutaj nie w właściwości pochodni, tylko w właściwości projektu. Background i ustawmy jakiś czas, który będzie bardziej pasował do naszego projektu. Tak więc ustawmy sobie coś takiego i słońce możemy na przykład ustawić sobie tutaj. I teraz, jak widzicie, zrobiło się tutaj wyjątkowo ciemno. A detektyw trzyma pochodnie, więc przydałoby się, żeby rzeczywiście rzucała jakieś światło. Więc wchodzimy tutaj sobie teraz w crafting, tylko oczywiście zapiszemy i wybieramy. Tą żarówkę, która jest światełkiem, które po prostu świeci we wszystkie strony. I tak się to prezentuje. Jest to taka po prostu rzeczywiście żarówka z białych kresek, która wydziela stosunkowo mocne światło. Więc teraz ustawmy ją sobie na pochodni, tylko jeszcze musimy sobie to dopasować. Dobrze, światło pasuje tutaj całkiem nieźle, ale mimo wszystko chciałbym, żeby było troszkę bardziej żółte. Tak więc. Wchodzimy sobie tutaj. Normalnie to jest, o ile się nie mylę, ta lista jest tutaj zwinięta, więc naciskamy na tą strzałkę. I teraz wchodzimy w kolor. I wybieramy je, właśnie jakiś taki pomarańczowy. Więc przejdziemy sobie tutaj. I teraz, no dobrze, pomarańczowy, ale taki bliżej białego, mimo wszystko. Dobra, coś takiego jest dobre. Ok, wygląda to naprawdę fajnie. Myślę, że możemy w sumie jeszcze teraz późniejszą porę zrobić. O, to wygląda fajnie. Dobrze i myślałem jeszcze, żeby zrobić taki lekki blask od diamentowego miecza. Żeby to uzyskać, wchodzimy znowu w crafting. Tworzymy sobie kolejną żarówkę. Przechodzimy nią na diamentowy miecz. Przechodzimy z tym światłem na taką stronę, żeby fajnie było widać miecz ze strony, z której będzie kamera, czyli gdzieś tutaj. I teraz zmieniamy kolor na taki niebieski. Także wchodzimy sobie tutaj. Przechodzimy na niebieski. Ok. I teraz oczywiście jak wiecie. Miecz nie powinien rzucać tak samo mocnego światła jak pochodnia, bo byłoby to trochę absurdalne. Tak więc teraz zmniejszymy jego zasięg o całkiem dużo. Tak żeby mimo wszystko dominowała ta pochodnia. A miecz rzucał tylko lekkie światło na nogi i na okolice, żeby było dobrze widać, że jest to miecz diamentowy. Tak się to na razie wszystko prezentuje. To myślę, żeby jeszcze na koniec jako taki drobny smaczek, taki estetyczny, możemy jeszcze dodać jakieś partiklesy koło pochodni. Tak więc przejdźmy sobie tutaj i znajdźmy coś, co będzie pasowało do pochodni. Low fire jest naprawdę bardzo pasujące. Tak więc poszukajmy gdzie ono się pojawiło i teraz musimy ustawić je na naszej pochodni. Tak więc dopasujmy jeszcze tutaj trochę w bok. No i całkiem fajnie to wygląda. Teraz zrobimy sobie jakiś taki kolorek, coś takiego. Ok. jak widzicie, particle'sy wyglądają całkiem fajnie, tylko są za postacią, więc muszę poprawić moją pozycję. Nie umiem tym trafić. Dobrze, no to teraz wygląda to całkiem nieźle. To teraz musimy znaleźć jakiś taki fajny Moment, w którym nie ma tego jakoś specjalnie dużo i naciśniemy sobie Freeze Particles. Ok. Nie, to jest trochę za dużo. Ok, to wygląda całkiem nieźle. To teraz myślę, że możemy po prostu ustawić naszą kamerę. Także zamykamy sobie to, żeby nam nie przeszkadzało i żebyśmy widzieli pełny obraz, jaki ustawiamy. I ułóżmy naszą kamerę. Myślę, że coś takiego jak najbardziej się sprawdzi. Tak więc kamerę ustawiłem. Jestem z niej całkiem zadowolony. To teraz możemy sobie zapisać projekt. I wejść w eksportowanie obecnej klatki jako obraz. Tak więc naciskamy to, zostawiamy tak, jak jest tutaj, chyba że jeszcze chcemy usunąć ląd, który był na początku, ale nie ma takiej potrzeby, bo teraz nawet go nie widać. I zostawiamy wszystkie ustawienia tak, jak są, no i robimy save. Wtedy otwiera nam się folder, w którym możemy to zapisać. Także u mnie to jest od razu pulpit, no i zapiszemy sobie jako to, to jako poradnik render zapisz I proszę bardzo, pokazała nam się tutaj informacja, że obrazek został zapisany. Tak więc teraz możemy wyłączyć Minimatora i w kwestii robienia miniaturki to by było na tyle, ale w kwestii dopracowania jej to zapraszam Was jeszcze na chwilkę, gdzie pokażę jak tekstem jeszcze zwrócić uwagę widza. Jesteśmy teraz w Clip Studio Paint Pro i mamy już załadowaną naszą Klatkę, którą wyeksportowaliśmy z Animatora, Ale oczywiście może być to jakikolwiek program graficzny. Tak więc tak prezentuje się nasza scenka, którą dopiero przed chwilą ustawialiśmy. Jak widzicie światło zachowuje się troszkę inaczej już po wyeksportowaniu całego pliku. Ale nadal wygląda to bardzo podobnie i prezentuje się naprawdę fajnie. Tak więc teraz, zgodnie z tym co przed chwilą powiedziałem. Prosta instrukcja jak pracować tekstem. Także podłączę sobie tablet graficzny i możemy działać. Więc teraz tak naprawdę proces... Edytowania miniaturki dodając tekst i różne obiekty zależy tylko od nas, bo równie dobrze możemy być jak połowa polskiego YouTube'a i zacząć bawić się w Clickbait, zacząć dodawać czerwone strzałki, oczywiście troszkę lepszej jakości niż to co ja robię teraz. W ogóle tutaj możemy dodać coś takiego. Tutaj możemy walnąć oczywiście nie w taki sposób, ale możemy zrobić emotkę zaskoczoną. Tak, możemy zrobić zaskoczoną emotkę i w ogóle. Jakieś rączki tutaj będzie miał i o mój Boże jak oni to zrobili i w ogóle y, tutaj jeszcze dodamy sobie tekst co ok i ten tekst jeszcze walniemy pod kątem troszkę go powiększymy i tutaj sobie jeszcze zrobimy ale jak to i cóż to przyciąga uwagę widza to na pewno ale to jest po prostu tani hamski clickbait i według mnie tak nie powinno się robić, bo to jest brak szacunku dla widza. Tak więc myślę, że lepiej będzie zrobić to, co teraz Wam przedstawię jako coś, co robię zazwyczaj. Także przywróciłem naszą scenkę do pierwotnego stanu. I teraz wybierzmy sobie jakąś ładną czcionkę. Dla przykładu może to być właśnie Titilium, tylko to trzeba pobrać z internetu, a jest to naprawdę ładnie wyglądająca czcionka. Albo możemy przejść na coś innego, co również mam pobrane z internetu i zainstalowane jako dodatkowa czcionka, czyli po prostu tekst z Minecrafta, jako, że jest to miniaturka z Minecrafta, to jak najbardziej by to pasowało. Także zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Na przykład napiszemy detective epq 1 i proszę bardzo, tak się to prezentuje, ale według mnie do tego tekstu, do, tego, do tej miniaturki. Pasuje bardziej coś takiego eleganckiego, a nie Minecraftowego, więc wrócimy do Titilium Bolt, tak jak to przed chwilą mówiłem, i napiszemy teraz na przykład, powiedzmy, że to jest jakaś seria survivalowa. No napiszemy na przykład odcinek, tylko nie, duże D, e, odcinek trzeci, i tutaj tytuł odcinka na przykład e, pojedynek albo bitwa, o właśnie. Także coś takiego w miarę prostego, żeby nie szaleć z tekstem, ustawiamy go w miejscu, gdzie najmniej się dzieje, żeby niczego nie zasłonić. No i przy okazji, po prostu całkiem ładnie to wygląda. Tak więc nie szalejemy z niczym niesamowicie dużym, skomplikowanym, żadne strzałeczki, nic takiego, bo jest to po prostu według mnie dziwne. Oczywiście każdy może tworzyć tak, jak chce, ale według mnie to jest sposób na tworzenie miniaturek. Najlepiej to jeszcze nie wiem czemu, ale po prostu fajnie się to prezentuje, kiedy jest w prawym, dolnym rogu. Tylko musimy jeszcze pamiętać, żeby ustawić to jakoś porządnie, bo mniej więcej w tym miejscu będzie ten znacznik z YouTube'a pokazujący ile trwa odcinek. Czyli zasłonięte będzie takim czarnym prostokącikiem z tampisem na przykład 19,22. Tak więc musimy pamiętać, że tutaj będzie to zasłonięte. Tutaj z lewej wygląda to nawet jeszcze lepiej i prezentuje się całkiem schludnie i porządnie. Tak więc to by było na tyle. Z dzisiejszego poradnika. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że pomogłem stworzyć wam jakąś fajną porządną miniaturkę i ogółem wykreować u, mnie, u Was umiejętność pracowania z minimatorem, dzięki czemu będziecie mogli tworzyć naprawdę fajne miniaturki do Waszych filmów. No i dzięki za oglądanie. I w sumie coś, czego nigdy jeszcze nie robiłem. Ale jeżeli ten film Wam się spodobał, to zastanówcie się nad zasubskrybowaniem kanału. Bo naprawdę, bo naprawdę, nie jest to nic wielkiego z Waszej strony. A dla mnie jest to po prostu niesamowite. I jeszcze bardziej pomogłoby mi się zbliżyć do tysiąca subskrypcji, co jest dla mnie wielkim marzeniem. Tak więc dzięki za oglądanie. No i do zobaczenia. Cześć!